run free and dive into the sky. Hear the wind. Hej, hej, z tej strony Emi, a przed nami kolejny odcinek z gry Lego Harry Potter Lata 1-4. No i tak, zgłaszasz się. Ostatnio robiłam eliksiry, uczyłam się latać na miotle i sto innych. Dlatego oni wracają. Prawie jak scena z siódmej części z Neville'em, której nienawidzę. No dobra, no to bierzemy Harry'ego. Ogólnie dzisiaj nagrywałem szósta. Tak, zaraz mi to ucieknie. Nie to! Ostatni odcinek z tej gry. Więc już niestety będę musiała dobrze to nagrać. Da się tu spaść? To był głupi pomysł. No co, trzeba sprawdzić, nie? To lepiej nie. Tak, zabiłam kogoś. Ale mam most naprawić, dobra. Miost. No, dlatego wypadałoby jednak już zakończyć w takim miejscu, gdzie jest zapis, co będzie trochę ciężkie, myślę. Oczywiście, Harry jest naprawia mostów. A, ja go uratowałam! Nie liczy się jako zadanie? Nie. Ale naprawiłam most. Jej! Dziękujcie mi, haha. Znowu miotła? A to tamta, co ja bredzę. Idziemy do Hagrida, strzelam, tak? No, chyba tak, mniej więcej. No, w każdym razie, odkąd, wiecie, odkąd grałam właśnie wszystkie części... Tak, ran! To już ostatni raz chyba coś tutaj sprzątałam, jak ja to nazywam. Tak, strzelanie tych wszystkich dziwnych rzeczy. A nie, jednak idziemy na Quidditch, ja też głupia jestem, no faktycznie. Czemu Harry jest czerwony? Przecież już nie dostał w łeb. A, bo ma tylko jedno serduszko. Fak, trochę źle. To najbardziej chyba walą od tamtych. Tam jest tutaj sowa znowu. Czemu on błyszczy? Coś tu pieprza. Dlaczego ja mu głowę zebrałam? A to się eliksir robi, tak? Aha, no faktycznie. Ej, niedobra ja. Ktoś tutaj ma perukę, a ja mu ją zabrałam. Chodź, jak tutaj siedzą słodko. Was jeszcze nie pokonam. Tutaj jest ta dynia, co się chyba na niej latało. Tutaj jest ten krąg taki tajemny, co był w filmie tylko. Bardzo go lubię. No i... Odkąd właśnie grałam we wszystkie części Lego też, ale głównie wiecie, te zwykłe takie. Tam piątka, szóstka tak naprawdę. Tam Hogwarts był naprawdę mega odwzorowany. To teraz już ogarnię mniej więcej, gdzie się idzie. Ale to też widać, że oni tutaj niby w Lego, nie? Czy niby, no wiecie, no, taka mniej poważna gra, tak spokojniej zrobiona. O, tutaj też się rozwala różne rzeczy, tylko najpierw same wyrastają, tak? No właśnie. A jednak też im się chciało, tak, jakby odtworzyć to tak, jak było. Może to trzeba wokół tego, tak jak to było w filmie, więc podoba mi się to. Chyba nie. Nie ogarniam. Tego kwiatka się nie da zabić. W ogóle, czy to jest ciągle ta sama muzyka, czym się tylko wydaje? Tu miałam tą miotą sprzątać te głazy i je układać. Kocham te głazy, więc ja chcę je ułożyć. No. I posprzątać też. To wygląda jak, no, coś.
dobra, jest jeszcze tutaj coś ciekawego? To na przykład... A, to jest kolejny głaz. Dobra, to ja chcę. Prawie jak świąteczny głaz. Uwielbiam. Z tego, z epoki lodowcowej. Uwielbiam tę piosenkę. Sprzątasz to? Dobra. Okay. Nie uciekaj! Dobra, i teraz tylko muszę jeszcze to czyścić, a mi się nie chce. Ojeju. Ron, możesz mi nie przeszkadzać. Bibi. Tam jest jeszcze trzecie do czyszczenia, czy Ron mi zasłonił? Już tam kluczyk! Jej! 12. Dobra. Fajnie. Dobra, monety, monety! Wszędzie monety! Tego mi się chyba... O, serduszko! To jest ważne. Będzie drugie serduszko? Chyba nie. Nie, no właśnie. Trzecia marchewka? Znaczy nie to, ale... Mega! Halloween! Jej! A to nie to. To są takie inne marchewki. Tu się chyba kopię. Tak strzelam. Ale jak zabiłam dynię, to ta straszna dynia mnie za to zabije. Jej, trzecia marchewka. Ou. Aha, oni go dręczą. I to też się liczy jak ratowanie ucznia? Ale gdzie on poszedł z tym wężem na sobie? Tam jest jeszcze jeden uczeń. Się liczy jako ratowanie, czy nie? Bo ja nie wiem, gdzie on poszedł. Też go nie pamiętałam wcześniej. Gdzie jesteś? Szukałam cię w każdym mieście. Dzisiaj mi powzięło na śpiewanie. Masakra jakaś. Dobra, tam na razie nie przejdę, ale jest moneta. No to trzeba przecież. No ale tego mogę uwolnić, tak? Jej! Już jest wesoły! Że lepiej walnę, bo potem wlezę w nie. Jestem zdolna. A, nie dostałam już monet. Dobra. To jest chyba czwarta marchewka. Tak! Jej! A tam jest składnik do elixiru. Uwaga, dostałam szton postaci. To jest Percy bodajże, tak strzelam? Jej! Trafiłam Percy, dobra. Mam Percy'ego. Takie jest tak mega. O, jakie fajne. Rakieta z dyni, kocham. Cedu! A nie mam. Dobra. No. Przeszłam kiedyś sama dla siebie. Krzyściusieńko na 100%. Całą grę. Wszelkie sztony postaci. Wszelkie. Złote klocki. Czerwone klocki. Wszystkie... Prawdziwy czarodziej i tak dalej. Uwielbiam tę grę. Pierdzi śmiesznie. Dobra. Znowu coś podlewa. Czy nie? Nie wiem. A to fajna ta. Ciałownicia.
A, to on ma te kwiatuszki tutaj się składał, tak? Znaczy on, no... Ta chmurka, tak? Dobra. Idziemy tam, gdzie nam Nick każe. Chociaż trochę będę grzeczna, ale mało. Czy ja już czegoś nie robiłam z chmurką? Takie pytanie mam. Nie ogarniam. Co ja mam z nią zrobić? A, dobra, kwiatuszki rosną. A co dalej? Jeszcze w tą stronę chyba, czy nie? Tak, dobra. Też się jej tak wyciąga śmiesznie. 2 na 4. A, nie założyłam tego wcześniej, ojej. Też coś dostanę, fajnie. Dobra. Zaliczyło, bo nie patrzyłam. To Neville taki smutny idzie? Chyba tak. Widziałam go. Dobra, ja się nie odzywam. Dostałam czerwony klocek. Dzisiaj mi dobrze idzie. Wow. Sowa była gdzieś tutaj. No, Neville'owi przeszkadzam. No, nie będę miała tego ustuknąć. Wiem. Aha, to nie wiedziałam. Wiem, ale nie wiedziałam. Źle przeczytałam. Szybkie kopanie. Ja wiem, czy to takie potrzebne. Niektóre są bardziej potrzebne, ale... A niektóre to są takie bardziej smaczki do gry. Na przykład jakieś, nie wiem... Dziwne stroje na przykład, nie? Jak ktoś by nie wiedział. Ale fajnie! Quick Teach! Oh. Tylko to są wszystkie w sumie chyba domy, to nie wiem. Znaczy no... A już zaczynam coś... Zaczyna mi coś świtać tutaj, tak. No. Dobra. Myślałam, że mu dam, żeby zszedł. Może faktycznie trampolina? Nie wiem. Tak, jej! Chciałam mu wleźć na tą trampolinę, ale... Ja bym się bała tak skoczyć, ale się nie znam. Przepraszam bardzo, żebym wolała tutaj jakoś się skulać na dół, bo to nie jest jakoś bardzo wysoko, niż skakać tak cholera do przodu, nie wiedzieć jak, na tą trampolinę. Chociaż w sumie dla siebie chyba też to zrobiłam, bo tam będę mogła wejść po te... monety, tak mi się wydaje. Kocham tą melodię, ona jest taka piękna, ale fajnie, że ją wykorzystali w Harry. Wow, nie pamiętam. Mega, jaram się, so much. Dobra. No, ślizgoni mają, hicha, hicha. Przynajmniej draczek tutaj jeszcze nie ma. Cześć Angelina, cześć Fred George. Cześć Alicja i tak dalej. Kate. Dobra. Mamy flagę! My mamy tylko te krętolić, czy nie? 2 na 5, to może nie? Chociaż to jest zdrada, nie wolno wybijać tych... A nie, to jest osobno! Ślizgońskich flag, to może jakiegoś ślizgona dostanę, fajnie by było. A tam jest Mandragora! No to chyba jeszcze... Nie, bo to miała być druga część, więc... więc raczej teraz Mandragora by mi zrobiła krzywdę. Nie jestem się tych flag wywijać, ale się opłaca, więc... W ogóle gardło mi zaczyna padać. Jeszcze chciałam dzisiaj nagrać ten odcinek, potem drugi z innej gry, a potem jeszcze z pewną osóbką, więc czarno do widzenia. Spoko. Może przeżyję. Dobra, jeszcze tutaj jest flaga. W ogóle przepraszam bardzo, czemu tamtych jest tylko czworo? Oni chyba 4 osoby nie grają.
Dobra. To jest chyba Alicja, tak? Nie, Kate, dobra. To mi tam kleszczy. Też nie, tą trzecią zrobili jakoś taką, jakby, wiem, Padma Patil, a to jednak nie, nie dostałam się z gonki, łe. Ale Padma też jest spoko. Ma taką jakby żółtą skórę bardziej. To jest chyba wtedy jako Alicja, tak? Nie. W filmie chyba była biała. Nie wiem, dobra. Już w ogóle jej nie było. Bo Kate była, była Angelina. Jej! Chodzę po dachu. Co to jest? Takie tam pytanie. O! Aha, myślałam, że komuś na łeb to zrzucę. Szybko, 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 szybko. Mam złoty klociek. Jak ja mam doskoczyć, żeby udało się? Dobra. O, wyjdę stąd teraz? Aha, tędy, dobra. Jej, ma złoty klocek. 15. A, to przy czerwonych chyba tylko... Dobra, pomyliłam się. Piszą, co tam dostaje, no nie? A, to tylko tak się robi, dobra. Odsuńcie się, wkurza mi tutaj. Klaszczą haremy, jak słodziutko. Dobra. Kwiatuszek. A tam co, oni rozdają jakieś popcorny? Gdzie jest ta Mandragora? Dziś tutaj się boję. No, to jest piękne, jak tak podchodzi do niej. Uwielbiam. O, to jest tłuczek! Co ja mam zrobić? Ten tłuczek, taki dźwięk się wydaje mordercze. Filmie. Nie wiem, czy on może walnąć, ale na razie nie walnął, więc chyba nie, ale nie wiem. A ty, co się stało się? To jest ten sam kwiatek? Chyba nie. Nie wiem. Ojeju, zatkało mnie. Czy wy to widzicie? Czy wy to widzicie? A, jestem bogata! Jestem bogata! I dostałam jeszcze sztonu, no jejkuś. Nie wierzę. Jakiś chłopak. O właśnie, chłopiec. Spoko, prawie trafiłam. To jest takie dziwne, że nie dają jakby zawsze tylko takich znanych postaci, tylko jakieś... O, wypuściłam kolejną piłkę. Ale kafel był czerwony? Nie. Niech im będzie. Dobra, co dalej? Tam już mogę wejść, ojej, ale nie chcę tam wejść. Nie, Harry się bał przed pierwszym meczem i mi się nie dziwię w sumie, ale... Dobra. Skoczę tam? Muszę stąd. Jej, udało mi się, dobra. Nadal nie wiem, co tu się otwiera. No bo nie ma ani książki, ani że to jest Wesleyów, ani cokolwiek. Pomyślmy. A Harry Potter, może on się ma w strój przebrać? Nie, nie wiem. Prześwitują drzwi? Też nie. No to ja nie wiem, co to jest za miejsce. Przykro mi. A potrzebne mi te miotły, czy ja tutaj mam to czarować? Albo ich, aha. To ja nie chcę. Cholera, nie chciałam tędy iść. Tu się robi eliksir. Tylko nie, mam nadzieję, że nie muszę go robić teraz. Nie wiem. Nie lubię robić eliksirów w tej grze. Chociaż z drugiej strony... w szóstej części gry też nie lubiłam. No tam były monety. Więc... nie. Da się te kwiatki jakoś wyciągnąć na amen, bo... Nie to! Nie wiem, czy warto.
Za trzecim razem może. Ron, musisz dać mi spokój. To nie moja wina, że mam zel. Nie da się, dobra, to nie. Lubię ten teren taki bardziej realistyczny. Bardziej od tych klocków, tak? Dobra, latanie wokół płotu to ciekawa i ważna rzecz. A nie, to już się wychodzi, dobra. To nie. Muszę być trzeci odcinek, jeszcze ani razu nie miałam takiego prawdziwego rozdziału, tylko cały czas uczenie się czegoś. Albo łażenie po szkole. W sumie nie mówię, że mi to przeszkadza, ale taka ciekawostka, że... Teraz ja mogę sobie z tego skorzystać, prawda? Jej! Fuck, trochę mi nie wyszło, ale ktoś tym przejmował. No lama ja. Dlaczego ja nie potrafię? Brawo, jestem zdolna, prawie. Jej. To ekran z jakimś gryfonem latającym. Chyba już wszystko. To myślę, że możemy iść na mecz i Harry się będzie bawił w żabę drzewną, jak to powiedział Draco. I w sumie miał rację. Jej, ale melodia bojowa. O, nie ma tekstu, ja też się cykałem przed pierwszym meczem. Dawaj, Harry Potta. Nie, żebym cię lubiła, ale... O, od razu mu lepiej, tak? Jak słodziuszko. Aha! Ron jest kochany, jak widać. Nawet Hagrid się pochył na niego. No co, Harry jeszcze nie zaczął grać. Jej! Aha! Przed chwilą się srał, a teraz będzie popisywał. 9. Prawie jak... Czy mam to otworzyć? Nienawidzę tej sceny. Znicz! O nie! Trzeba podpalić Snape'a! Kocham. Czyżby to był rozdział? Pechowa miotła. Nie wiem, czy pechowa, ale spoko. Rozdział, w końcu rozdział. I trochę mi to przeraża, biorąc pod uwagę, że odcinek już trochę trwa. Fuck. No i to jest właśnie problem. Aż mam ochotę sprawdzić, przepraszam was. Odcinek trwa 23 minuty. Cholera. Co teraz? Z jednej strony jest trochę za krótki, a z drugiej strony... Nie ma opcji, żebym w niecałe 10 minut zrobiła cały rozdział, tak? Jeszcze jak chciałam zdobyć tego prawdziwego czarodzieja i tak dalej. Dobra, no to myślę, że już kończymy w tym miejscu. I idziemy podpalać Snape'a w następnym odcinku, albo raczej na następnym live'ie, zobaczymy. W każdym razie mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Niedługo widzimy się w kolejnym. No i to by było na tyle dzisiaj. Pa!